Holy shit! It's race day in Budapest as we get ready for another round of the Formula One World Championship. We don't expect too many retirements at this track. There are plenty of current and former drivers with flawless finish rates here. In particular, Ralf Schumacher. He made it across the line in all 10 of his Hungarian Grand Prix starts. 14 corners then for our drivers to navigate at the 2.7-mile Hungaroring today. It's 6 lefts and 8 rights around a lap here, with average speeds in the region of 120 miles per hour. With me today, of course, is Anthony Davidson. Let's talk about Joker. That was a great podium in the last race, so can they keep that momentum going this weekend? There are never any guarantees in this business, but certainly the performance last time out would have boosted their confidence coming into this one. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks for today's race. Lewis Hamilton lines up on pole position, and Valtteri Bottas will line up alongside. Moving on to the rest of the grid, we have Verstappen, Vettel, Charles Leclerc and Ricciardo, Albon, Norris, Sainz and Sergio Perez, Gasly, Grosjean, Daniel Kvyat and Ocon, Magnussen, Russell, Kimi Raikkonen, and Antonio Giovinazzi, Latifi and Joker. Moi drodzy, totalnie kwalifikacje nie poszły zbyt dobrze. Spodziewałem się tego, że w Hungaroringu na Węgrzech nie będzie za dobrze. Ale nie spodziewałem się, że będzie aż tak słabo. No nie dało się tutaj za bardzo nic ugrać. Więc startujemy z miejsca ostatniego, 20. Nawet Latifi nas tutaj wyprzedził w tych kwalifikacjach. No ale cóż, chwale chwalami, wyścig wyścigiem. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Dobra. Im więcej uda nam się wyprzedzić, tym lepiej. No i w tym momencie już awansowałem na miejsce 9. Jestem przed Sainzem. Przede mną Albon z Norrisem. Tutaj jest walka, także no chwale chwalami. A wyścig wyścigiem, tak? Także tutaj zawsze w wyścigu zawsze miałem dużo lepsze tempo niż w kwalifikacjach. No nie jest to tor przeznaczony chyba dla Racing Point, bo no naprawdę nic kompletnie się nie dało zrobić. Może też walczymy o jakiekolwiek miejsca, żeby jednak jeszcze utrzymywać się na pozycji pierwszej jako lider. No to każdy punkt się przydaje, ale tutaj w Węgrach raczej dosyć mocno nie zapunktujemy. Jak tam opony? Czy opony są świeże? Opony z miejsca 20 na szczęście świeżutkie. Panowie z przodu troszeczkę mi już uciekają. Więc trzeba będzie tutaj co nieco podgonić, ale o, te zakręty nie wychodzą zbyt dobrze. I co ja tu mam poradzić na to wszystko? Hamilton, dobra, mamy baterii sporo, próbujemy z baterią. Perez na miejscu 10, więc jest jak jest. Dive bombujemy, adios. Oj, posypało się tam u Norrisa. To Norris będzie wstrzymywał troszeczkę stawkę, ale to dobrze, ja dzięki temu będę mógł uciekać. No i mamy miejsce 8. Bez może mega rewelacji, ale powiedzmy, że dajemy radę. Albon na miejscu 7, Leclerc na miejscu 6, tam chyba Dani Ricciardo jest na miejscu 5. Widzicie, Ricciardo jeszcze w roku 2020 w Renault fajnie sobie jeździł. Zrobił błąd, przenosząc się do McLarena. Dwa kolejne lata w McLarenie już nie były tak owocne. Został totalnie po prostu rozjechany przez Lando Norrisa, aczkolwiek w sezonie obecnym, czyli w roku 2023, McLareny są tragiczne. To jest tragedia, jak mocno ten bolid się opuścił w przeciągu tych 2 lat. Szczerze, to oni są na gorszej pozycji niż Williamsy. Nawet Williamsy są dużo wyżej niż McLareny, także kiepsko
kiepsko to wygląda. Dobrze, trzecie okrążenie. Myślę, że też się wszystko w miarę uspokoiło. Albon nam ucieka. Raczej wątpliwie, żebyśmy Albona dogonili. Tam by się coś musiało podziać z przodu, żebyśmy byli w stanie go dogonić. Mamy dużo też baterii. Z tyłu też mamy przewagę, ze względu na to, że właśnie Lando Norris zjeżdżał do pitlane'u. Była wymiana już opon, wymiana skrzydła. No może mu się to opłacić na dłuższą metę. Jeżeli będzie miał dobre tempo, to może mieć dobre miejsce. Teraz tak, skupmy się, moi drodzy, troszeczkę na wyścigu w Jeddah, Arabii Saudyjskiej. Już jakiś czas temu ten wyścig się odbył. Ja to nagrywam dużo później po tym wyścigu, bo mija tydzień po tym wyścigu. Także no, długo mi to zajęło. No, co ten dziad Fernando Alonso, jak został okrzyknięty dziadem odpiernicza, no, przeżywa drugą młodość zdecydowanie, Fernando Alonso. Słuchajcie, gość, który ma 41-42 lata, a jeździ jak 25-letni młody prospekt jakiś. Także no, świetna jazda Alonso, wszyscy się nim zachwycają. Był to drugi wyścig. Aston Martin spisuje się dobrze, przynajmniej w przypadku Fernando Alonso, gorzej u Lensa Strolla. Ja akurat za tym kierowcą nie przepadam, więc akurat on jest mi totalnie obojętny. Najpierw może przejdziemy do tych kierowców, którzy odpadli w Arabii Saudyjskiej. Oczywiście Lance Stroll. Tylko teraz nie pamiętam, jaki tam był problem u Lance'a Strolla. Chyba jednostka napędowa albo hamulce. Ciężko mi teraz sobie przypomnieć, która z tych awarii go wyeliminowała. No i Alexander Albon w Williamsie, on również odpadł. Tu chyba były hamulce. Bo też jednostka? Nie, chyba hamulce. Tu chyba hamulce były problemem, dokładnie. Tak mi się wydaje, że to hamulce. Jeżeli się mylę, to możecie mnie poprawić. Także hamulce w przypadku Albona. Pierwszy Sergio Perez, który no na chwilę stracił tą pozycję na rzecz Hiszpana. Natomiast Hiszpan odwalił troszeczkę maniany, ale to za chwilę, więc Perez jako pierwszy dojeżdża. Drugi to Max Verstappen, który startował z bardzo odległych tam ostatnich miejsc, ale mając no, najlepszy bolid, po prostu łykał przeciwników jak wycinak, jak żyletka, kurde, papier. Jak papier ścierny, podłogę nieoszlifowaną. Od razu mi się momentalnie przypomina Mercedes z poprzednich lat, gdzie oni tam też po prostu, znaczy Hamilton, dysponując najlepszym wtedy bolidem, też łykał wszystkich jak leci. Troszkę kontrowersji było między Meksykaninem a Verstappenem, ponieważ tam się rozchodziło o jeden punkt został zabrany Meksykaninowi przez Verstappena. Panowie praktycznie jechali te same okrążenia, te same czasy, ale widać, że jednak zespół Red Bulla tutaj bardziej faworyzuje Verstappena, chociaż Sergio Perez próbuje walczyć. Chce powalczyć w tym sezonie, ale raczej on zostanie totalnie zduszony przez Red Bulla, co jest troszeczkę przykre, bo powinni jednak stawiać, to jest polityka jednak, ale wydaje mi się, że powinni stawiać na rywalizację, zdrową rywalizację, po prostu niech lepszy wygra. Tutaj widać, że zespół od tych kilkunastu lat jest budowany pod Verstappena. Wydaje mi się też, że tutaj ten cały Helmut Marko, on jakby póki jeszcze rządzi w większym stopniu tym Red Bullem, no to też Christian Horner średnio ma do gadania w tych kwestiach i dlatego Verstappen jest faworyzowany.
też widać było na tych zdjęciach, na nagraniach, kiedy Sergio Perez cieszył się z wygranej, podleciał do członków Aston Martina, bo to był jego były zespół, też tam mu pogratulowali, no i wbił do Red Bulla, no i co się okazuje, wszyscy tam oczywiście w piątki mu zbijają, ale nie wiem, czy widzieliście to zdjęcie Josa Verstappena, ojca od Verstappena. Tragedia, nie? Tragedia totalna. Także tam ewidentnie był, jest i będzie jakiś konflikt. Raczej Sergio Perez tak łatwo nie będzie miał, żeby wybronić tytuł jakiś mistrzowski w tym sezonie, chociaż pewnie bardzo by chciał. Tam Perez piąty raz na podium. Także no, szkoda. Teraz tak, bo nie wiem, Perez już zjeżdżał, więc przegraliśmy jedno miejsce z Perezem. No niedobrze, nasz partner zespołowy nas wyprzedził. Trzecie miejsce dla Fernando Alonso, który miał szansę być na miejscu pierwszym, ale ustawił się pod złym kątem na starcie, przez co dostał 5 sekund kary. Te 5 sekund musiał w pitlane odczekać na wymianie opon. Oczywiście były tam też jakieś zawirowania pod kątem kolejnej 5-sekundowej kary, nie, 10-sekundowej kary, w której to rzekomo mechanicy Astona dotknęli bolidu, nie wiem, podnośnikiem czy coś tam, i miał dostać Alonso kolejne 10 sekund kary, czy tam kolejne 5 sekund kary, i teoretycznie po zakończeniu Jedy ściągnęli Alonso z miejsca trzeciego, dali to miejsce trzecie na chwilę Russellowi, po czym z powrotem jednak przywrócili Alonso, czyli Alonso dwa razy na podium, dwa razy trzecie miejsce. Czekam na jakieś wyższe miejsce Hiszpana, bo no, trzeba przyznać, że Aston Martin tutaj nam dostarcza jak na razie no, emocji, bo widać, że tutaj będzie trzeci rok z rzędu dominacji, właściwie drugi rok z rzędu takiej pełnej dominacji, bo 2021 to raczej była walka taka, wiecie, 50-50, raz Mercedes, raz Red Bull. W roku 2022 no to już tutaj Red Bull był faworytem masakrycznym i w roku 2023 widać, że Red Bull znowu jest mocarny. Na miejscu czwartym George Russell, na miejscu piątym Hamilton, szósty Carlos Sainz, ósmy Charles Leclerc, czyli tak nam się ułożyły dwa Mercedesy, dwa Ferrari, ósmy Esteban Ocon, dziewiąty Pierre Gasly, dziesiąty Kevin Magnussen z jednym punktem, jedenasty Yuki Tsunoda, dwunasty Nico Hülkenberg, trzynasty Guanyu Zhou, czternasty Nick de Vries, piętnasty był Oscar Piastri, szesnasty Logan Sargeant, Lando Norris 17, 18 Valtteri Bottas. Ta walka między Friesem, Piastrym i Sargeantem była bardzo fajna walka na torze. Ja też tu mam walkę, którą teraz przegrywam z McLarenem, z Sainzem, który mnie niestety tutaj wyprzedził. I niestety nie da rady znowu, ale może jeszcze się uda, bo może się nie uda. Będę próbował. No tak brzydko, bo brzydko, ale mamy to miejsce. Tam była bardzo fajna walka między tymi trzema kierowcami. Tam był Williams, McLaren i co tam było jeszcze? Alfa Tauri chyba, tak? Generalnie tak, McLareny najgorsze ze stawki w chwili obecnej. Dwa wyścigi i jest klapa. Potem gdzieś bym tam ustawił, myślę, nie wiem, Alfa Romeo. Mi się wydaje, że Alfa Romeo. Później bym ustawił chyba Alfa Tauri, później bym ustawił Williamsa wyjątkowo wysoko. Później mamy, wydaje mi się, że Haas. Później mamy, wydaje mi się, że chyba Ferrari.
Mercedesy, Aston Martin, Red Bull. Aczkolwiek Aston Martin, jeżeli Lance Stroll nie będzie tutaj zbytnio punktował, to kiepsko to będzie wyglądać. On też teraz miał, powiedzmy, pecha tam jakiegoś. Może kolejny wyścig. Kolejny wyścig to jest w ogóle Australia. Zobaczymy, jak w Australii się zaprezentują Astony, bo w Arabii, w Bahrajnie, no, Alonso tutaj ładnie sobie dorzucił. Tym samym też Alonso, które mi się przypomniało, chyba setne podium. Dwukrotny mistrz. No, zdecydowanie faktycznie Alonso był i jest lepszym kierowcą niż Sebastian Vettel. No, Sebastian Vettel po prostu bił się. Moim zdaniem Vettel i Hamilton to jest taki poziom kierowców, którzy w swoim prime najwyższym wbili się w odpowiedni zespół, który był najlepszy w tym danym okresie. I dzięki temu Vettel 4-krotny mistrz świata, Hamilton 7-krotny mistrz świata. Choć Hamilton bardzo by chciał na pewno zdobyć 8 mistrzostw świata, ale raczej te 8 mistrzostw świata już ucieka, bo początek sezonu nie jest dobry. Pierwsze dwa wyścigi to co prawda nie cały sezon, ale one już w jakimś stopniu mogą nakreślić pozycję bolidową, bolidu. Więc Hamilton zdaje sobie sprawę z tego, że raczej to może być kolejny rok, w którym on nie da rady zdobyć mistrzostwa świata ósmego. I coś mi się tak wydaje, że jeżeli ten w tym roku się nie uda nic dobrego ugrać dla Hamiltona, to przyszły rok będzie dla niego chyba już ostatnim takim definitywnym. Chyba że nagle Mercedes po prostu wyczaruje cokolwiek z tego bolidu i znowu będzie nie wiem, na topce. Ciężko powiedzieć, czas w ogóle pokaże, co tam się będzie działo. Wracając do wyścigu, widzę, że chyba Hamilton Bottas 1-2, potem pewnie jest Alonso, później jest Verstappen, później jest chyba Daniel Ricciardo, Leclerc, no i Sergio Perez na pit stopach nas ograł, bywając miejsce 8, my 9, ale zawsze dwa punkciki dla nas. Kurczę, bardzo dużo okrążeń jest w Węgrach. To jest dopiero okrążenie 12. Okrążeń jest 18, a tematy mi się pokończyły, że tak powiem. No, w momencie, kiedy nagrywam ten odcinek, jest oficjalna już premiera Resident Evil 4 Remake, którego zamierzam zagrać. Także w momencie oglądania tego materiału myślę, że na kanale głównym, czyli na kanale Tak Sobie Gadam, wylądował krótki unboxing wraz z pierwszymi wrażeniami z gry. Tak mi się wydaje. Powinno to być już na kanale. No i za jakiś tam czas dłuższy na pewno nagram sobie opinię na temat tej gry. Czyli to jakby recenzja, ale to dopiero po skończeniu tego tytułu. Skończymy ten tytuł, to będziemy nagrywać mini recenzję. Kurczę, starczy się te samo. Kto tam za mną? Gasly nagle? Jakie tempo? Alfa Tauri? Co to się tu odpierdziela, że on takie tempo dostał? Jakiś boost speeda jakiegoś dostał, czy co? No, paliwo standardowe, nie możemy to za bardzo oszarżować, bo za dużo tego paliwa nie mamy, ale dziwnym trafem Pierre Gasly po prostu dostał jakiegoś takiego boosta i nawet nie wiem kiedy wyprzedził Sainzówę. No, Ferrarka też troszeczkę ich dyspozycja w sezonie 2023 no nie jest zbyt dobra. Na razie jedyny postęp, jaki zrobili, zamknij się drzew po trezegram. Jedyny postęp, jaki widać, jaki zrobili, to na pewno te pit stopy, bo wymiana pit stopów, nawet podwójne robią te pit stopy. Wychodzi im na razie perfekcyjnie, więc na tym aspekcie
mocno się poprawili, ale reszta bolidu, wam powiem, słabo. Naprawdę słabo. Keep pushing, no bo właśnie, Pierre Gasly tutaj bardzo mocno... Patrzcie, jak go mnie dogania, kurde. Co tu jest grane? Co się dzieje? Co on się tak zespeedował, zboostował, ty? Czy niewiarygodne. Nagle Pierre Gasly się, kurde, znalazł i on zapierdala, nie? Nie wiem, też te boty w tej grze to są jakieś... Dziwasze, co on cały wyścig kisił paliwo i nagle na 6 okrążeń przed końcem, co odpalił drugi silnik jakiś turbo, czy jak? Co tu kamany? Nie podoba mi się to w ogóle. Dziwne i cały czas się zbliża. Będziemy mieć walkę z Pierrem Gasly. Na ostatnich okrążeniach Gasly na pewno będzie nas tutaj chciał wyprzedzić. Przednie opony dostają. Tymbał. Tylnie dużo lepiej, przednie dużo gorzej. No faktycznie, Gasly zaraz będzie miał DRS-a na prostej. To jest niewiarygodne, co się dzieje, że on tak dojeżdża. Zużyjemy baterię. Nie ma jej za dużo. Ale spróbujmy. Żółta flaga. Ktoś się tam zesrał z tyłu. Pierre Gasly. Silnik poszedł, bo to było niewiarygodne, żeby on w takim szybkim tempie zapierdzielał i po prostu tak doganiał, więc Pierre Gasly żegna się z wyścigiem. Jednostka napędowa nie wytrzymała, no bywa. Life is brutal, a my tymczasem co? Jedziemy samotnie tutaj, bez nikogo. Maty się pokończyły, a jak się te maty pokończyły, to na ogół wiecie, co jest grane. Wpinamy partię materiału, gdyż nie będziemy oglądać i wy nie będziecie, przede wszystkim wy nie będziecie oglądać kółko tych samych okrążeń bez żadnej walki, rywalizacji oraz bez tego mojego komentarza, bo nie mam nic do dodania. No i moi drodzy, rozpoczynamy ostatnie 18 okrążenie. Co prawda, może to nie jest top 3, ale startowaliśmy z miejsca... Zamknij mordę, Jeff. Startowaliśmy z miejsca 20 na miejsce 9, aczkolwiek teoretycznie byliśmy na miejscu 8, ale przegraliśmy to na pitstopach. Zrobił nam podcięcie, że zyskał to jedno miejsce wyżej, ale nie ma źle. Zawsze jakieś dwa punkciki. Słuchajcie, wpadają na nasze konto. Chociaż tam bardzo mocno Hamilton się zbliżył, ile nas już nie wyprzedzi. Bo... No właśnie, wygrywa Hamilton. Wydaje mi się, że... Znaczy na pewno tak będzie w połowie teraz już tego sezonu, bo tu już mamy połowę sezonu. To jest wyścig, który 11, 12. To my stracimy miejsce lidera. Ja to przewidywałem. Druga część sezonu może być dla nas gorsza i faktycznie na razie się to sprawdza. Może jeszcze jakiś wyścig wejdzie, gdzie będzie miejsce pierwsze bądź miejsce top 3, ale w chwili obecnej musimy się pocieszyć tym co mamy w danym momencie. Czyli dość słabe 9 miejsce. Albo i dobre miejsce. Role in the outcome of this one. As ever, it's not just about speed, it's all about maintaining that speed consistently over a stint, over a race distance. So being able to keep up the lap times while still being smooth on the controls and gentle on the tires, that's really where the race was won today. So after a magnificent race, we can now see the drivers making their way to the podium. Once again, it's the Silver Arrows who take top spot, a well-earned victory for Mercedes.
now let's take a look at the driver standings. This result narrows the gap between our championship leader and the rest of the standing. Amazing performance out there. Chciałem zrobić kurde porównanie, a przypadkowo klikłem dalej. Ja nie mogę, jaki ze mnie jest łoś. Masakra. Dobra, zaraz będzie menu. Zobaczymy, jak tam z tymi punktami. Ja pitolnie. Za mnie chłop. Jesus Christ. Dramat, co ja odwaliłem. Wygrywamy rywalizację z Leclerkiem. Chyba. Zdecydowanie wygramy. Czy wygraliśmy. Szybko rzućmy okiem na to podsumowanie punktowe. Ja pitole. Przed nami będzie 14 runda. Czy powolutku zbliżamy się do końca już mojej serii. Jeszcze sobie przewiniemy. Dobra, gdzie my tu mamy te zestawienia punktowe? Uwaga. Jest. Mamy wyniki. Słuchajcie, w chwili obecnej mamy 217 punktów, Lewis Hamilton ma 197, czyli jeszcze prowadzimy w klasyfikacji kierowców. No tutaj w klasyfikacji konstruktorów Mercedes już nas bije na łeb, mamy 301, Mercedes ma 367, Ferrari to już w ogóle nie istnieje. Dobra, tyle. Przechodzimy do kolejnego wyścigu, a kolejny wyścig, słuchajcie, moi drodzy, kolejny wyścig to jest Belgia Spa. Chyba Szpenio lubi Belgię Spa, z tego co pamiętam, także pojedziemy sobie w Belgii. We're in Belgium once again for today's round of the Formula One World Championship. It's a race the great Ayrton Senna won 6 times, and in 2019, Charles Leclerc became the first driver to take their maiden win here since Michael Schumacher in 1992. Spa-Francorchamps then, a historic 19-corner circuit with a lap distance of 4.35 miles. There's over 100 meters of elevation change here, and with long stretches of the lap spent flat out, good top speed will be vital for success. Anthony Davidson, thanks for joining me once again for the Grand Prix. Let's talk about Joker. They're starting towards the back of the field today in a car that is fast, so they'll be disappointed, won't they? It's not a nice feeling, I promise you. They've got a quick car underneath them, but they've got onto the grid today and they need a pair of binoculars to see the start lights. They'll be desperate for a good start to make up for some of that deficit. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. An immense lap from Lewis Hamilton yesterday puts him on pole position, and Max Verstappen lines up alongside. As we continue through the rest of the grid today, we have Ricciardo, Vettel, Charles Leclerc and Norris. Bottas, they'll be starting further back after an earlier grid penalty. Perez, Albon and Carlos Sainz. Gasly, Raikkonen, Daniel Kvyat, Joker, Ocon, Grosjean, Kevin Magnussen, and George Russell, Latifi, and Antonio Giovinazzi starts from the back of the grid. It's almost time for the lights to go out, so let's head down to the track and get this Grand Prix underway. No niestety, znowu niezbyt dobre kwalifikacje. To są te gorsze wyścigi. To są te gorsze wyścigi, aczkolwiek myślę, że nie ma aż takiej dużej tragedii, bo startujemy z 14, więc jest realna szansa, żeby tutaj troszeczkę pocisnąć do przodu, no ale zobaczymy. Zawsze jest jakaś szansa. Może z tej strony, do zakrętu. Kilkanaście miejsc. Lekka obtarka, obitka. No i już jesteśmy na miejscu, w którym... szóstym, bo ta siódmy, także jakoś się tu udało zyskać co nieco. Duże zachmurzenie na Belgii, czyżby miało być deszczowo. Włączymy sobie baterię, bo Bottas tam dosyć mocno nas będzie atakował. Trzyma się naszej linii, Perez, czy będą mnie brać w kanapkę? Chyba nie. Zobaczymy, czy tu... aj, kontakt był. Był kontakt, nie wiem kto tam nie dygnął, ale coś się podziało. I te boty niebezpieczne.
Dobra, ale utrzymujemy na, na szóstej pozycji się utrzymujemy. Holy shit, my friendos. Ale normalnie tu się podziało. No ci z przodu to nam pojechali, Leclerc, Vettel. Więc raczej chyba już nic więcej nie uzyskamy niż szóstą pozycję. Ile mamy okrążeń? Okrążeń jest 11. Bardzo, bardzo przyjemnie, bo też ta trasa, a raczej ten tor jest dosyć taki długi. No i co? Wypuszczam to również przed jeszcze wyścigami. Dziwna sprawa. Mam nadzieję, że ten plik nie będzie uszkodzony. Bo coś tam się... Coś tam się podziało. Aby wszystko było git. Ma kończyć powoli te F1, bo to już, kurczę, zaczyna się troszeczkę ciągnąć zbyt długo. Są gierki do ogrywania. Są recenzje do robienia. Moje nowe hobby na YouTubie, czyli już takie poza gameplayowymi nagrywaniami. Słuchajcie, ogrywam sobie cały czas tego Residenta 4 Remake'a. Przez to też dogrywam Residenta 4 Remake'a, no to F1 też poszło gdzieś tam w odstawkę. Właściwie wszystkie gry poszły w odstawkę na ten moment, bo jednak skupiam się na Residencie 4. W chwili obecnej jestem na 10 chapterze. 10 chapter z 16, więc już połowę gry mam za sobą. Końcóweczka zamku. Powiem, jestem zadowolony z tego tytułu. Jest to na pewno jeden z najlepszych remake'ów, który się pojawił. Też mieli sporo czasu od 2019 roku, bo w 2019 roku debiutował Resident Evil 2 Remake i on był najlepszym remake'iem wtedy. Później po roku, w roku 2020 pojawił się Resident Evil 3 Remake. Niestety moja najukochańsza część gry została totalnie pogwałcona i zniszczona. Bardzo kiepski remake, przez to, że właśnie tam jakaś ekipa poboczna robiła od Capcomu tą grę, ten remake, no to wyszedł tak, jak on wyszedł. Szkoda, bo tak naprawdę wolałbym, żeby Capcom wydał jakąś reedycję tego tytułu, poprawioną. Nawet byłbym w stanie wydać 300 na tą reedycję, byle żeby tylko dostać pięknie odzorowany remake trójki. Ale to raczej się nie stanie. Trzeba się pogodzić z tym, jak jest, jeżeli chodzi o tego remake'a trójki. On kiepski jest. No a Resident Evil 4, no tutaj naprawdę mocno się postarali. Praktycznie 90% odzorowania gry, w sensie odzorowania klasyku, z lekkimi różnicami, dodaniem pewnych aspektów twórców. No ale przyjdzie czas, że tak powiem, do recenzji, w której myślę uda mi się opowiedzieć mniej więcej większość tego, co chcę opowiedzieć. A tu Valtteri Bottas cały czas próbuje na tej prostej, ale my się tu jeszcze bronimy. Na razie nie ma deszczu, więc jest dobrze. Patrzę na OBS-a, czy tam się wszystko nagrywa. Nagrywa się. No i tyle, no. Myślę, że gdzieś do połowy kwietnia może skończę tego Residenta. Chciałbym tą recenzję też wydać jak najszybciej, no ale też nic na siłę. Rozkoszuję się tą grą. Polecam. Dobry tytuł. Fajna gierka. Oczywiście do podsumowań przyjdzie czas. Z nowości F1 Porsche. No niestety Porsche wycofuje się z F1, to znaczy ciężko to nazywać wycofaniem się, gdyż oni nawet jeszcze nie wystartowali w tym F1, ale już podobno zrezygnowali. Odkładają decyzję do roku najprawdopodobniej 2030. Szmat czasu, a mieli chyba startować 2024 albo 2026. No niestety lipa. Z tym Fordem to też jest taka troszkę lipka, bo oni tylko podpisali jakąś tam umowę, klauzulę z Red Bullem po to, żeby sobie nakleić, kurwa, naklejkę Forda na bolidach i brandować się, że są w formule. A też co z tego wyjdzie, to tak naprawdę nie wiadomo. Jaki mamy stan opon? Teoretycznie nie najgorsze, ale trzeba będzie za długo zjeżdżać. Już te 10, to jeszcze musimy troszkę tych okrążeń sobie przejeździć. No i czekamy na wyścig w Australii.
już w ten weekend teraz, czyli tam, który to będzie? Pierwszy, drugi, trzeci kwietnia? Nie pamiętam. Jakoś tak, no w każdym razie teraz będzie wyścig w Australii. Bardzo cieszy, bo sobie człowiek obejrzy. No a co do F1, no to tak powolutku sobie nagrywam. Bardzo powoli nagrywam te F1. Można byłoby przysiąść i szybciej nagrać te wyścigi, ale ja staram się nagrywać odcinki wtedy, kiedy mam jakieś tematy do opowiedzenia, tak żeby po prostu nie było nudno, nie było sucho i potencjalny jakiś odbiorca, który to kiedyś tam sobie obejrzy, mógł cokolwiek posłuchać, potraktować, nie wiem, te materiały jako pogadanki vlogowe. Więc w momencie, kiedy ja nie mam za bardzo tematów do pogadania, no to nie nagrywam, bo nie jestem w stanie zapełnić tego czasu gameplayowego typu 30 minut, bo nie mam o czym gadać, więc nagrywam wtedy, kiedy jest o czym pogadać. No tutaj teraz na tym drugim wyścigu podczas tej premiery też może nie ma za dużo tematów. Więcej pogadałem w poprzednim wyścigu, tutaj będzie troszkę mniej do pogadania. Też widzę, że w Belgii nie będzie się wiele działo, bo tak jak widzimy, ci z przodu nam pojechali, ci z tyłu troszkę też stracili, ale Sainz już goni. Bottas w ogóle pit stop, tam z tyłu znowu żółta flaga, coś się podziało. Nicolas Latifi odpada sesji, mamy kolejnego, który się pożegnał. Ciekawie, no i cały czas jeszcze bronimy tutaj nasze mistrzostwo świata kierowców, bo w konstruktorce chyba już niecałe 100 punktów tracimy i tego się już nie da odrobić. Będzie, myślę, solidne drugie miejsce. W najgorszym wypadku to skończę w klasyfikacji kierowców na drugim miejscu i w klasyfikacji konstruktorów też na drugim miejscu, więc bardzo ładny, przyjemny, mocny, stabilny sezon. Ktoś tam też się kiedyś w komentarzu pytał, na jakim poziomie gry, na jakim poziomie jest Legierze. No ja mam ustawione 88, jeżeli chodzi o te F1, 220, 221, 219, 18, 17, 16, to ja mniej więcej tak jeździłem w granicach 8, 8, 9, 2. Był taki poziom trudności, natomiast na przykład w takim F1 2022, czyli de facto najnowsze odsłonie, które jeszcze jest obecnie najnowszą, jest w przedziale między 55 chyba 60 watnie teraz. Jest ciężko, także nieporównywalny poziom trudności na niekorzyść F1 2022. Oby w sezonie 2023 coś się zmieniło. Ale ja wam powiem tak, nie jestem w tym roku dosyć mocno nagrzany na tej F1. Jakoś tak wyjątkowo. Nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego. Powiem wam tak, liczyłem na... Ja jestem taki, że przywiązuję wagę do wizualnych malowań bolidów na sezon. I zawsze na to czekam. No i potem oczywiście jeszcze możliwości tych bolidów. No a w sezonie 2023 bolidy są jeszcze brzydsze niż były w sezonie 2022. Większość to jest w ogóle opierdolona karbonem, kiepskie malowania. Jedynym takim zaskoczeniem tego sezonu, no to jest niewątpliwie Aston Martin, ale jeszcze bym się wstrzymywał, bo dwa wyścigi im wyszły po prostu w Abu Dhabi, nie w Abu Dhabi, w Bahrajnie i w Dżedach wyszło Alonso. Poczekajmy na tą Australię. Jeżeli w Australii też pokażą się z dobrej strony, to raczej już możemy obstawiać, że Aston Martin będzie w tym sezonie mocny i no co prawda on nie będzie konkurował z Red Bullem. Nie ma na to szans. Ale miejsce 1-2, przepraszam, miejsce 2-3-4 jak najbardziej Aston Martin w tym roku może sobie zapewnić. Ale poczekajmy, zobaczymy, co się będzie działo z tym Astonem. Australia przed nami. Być może ostatecznie już będziemy wiedzieć, jak ten bolid faktycznie się sprawuje. No bo wiadomo, te pierwsze dwa wyścigi mogły wyjść. Trzeci to będzie już takie, moim zdaniem, przypieczętowanie tego, co może być w tym sezonie. Czy my teraz będziemy zjeżdżać do pitlane'u? I jak najbardziej zjeżdżamy do pitlane'u, ale niestety bez podcięcia.
Już Ricardo Vettel też zjeżdża. Te podcinki raczej zbytnio nie zrobimy. Szkoda. Ricardo nas wyprzedzi ewidentnie. Tak jest, on już wyjechał. Vettel też wyjechał. Jedyne co, to może jeszcze gdzieś ich tu na prostej dogonimy. Jak myślicie? No nie, uciekli. No. To jest ewidentnie przepaść prędkościowa będzie. Próbujemy z baterią. Baterię wykończyłem. No nie, no pojechali w ogóle wsiną dalej. Daleko. Będzie jeszcze DRS, ale to też nam tutaj niewiele da. Giovinazzi, a nie, to on będzie zjeżdżał, ok. To było szybko, ale no nie dało rady tutaj nagonić. No jeszcze będzie wstrzymywany Vettel przez Giovinazzego, ale jak długo to potrwa? Oczywiście dla mnie to najlepiej, żeby jak najdłużej to potrwało, bo ja bym tutaj sobie Vettela dygnął. Bo Ricardo to sobie już pojechał. Paliwko, paliwko spoko. No, Giovinazzi gra nam. Tego zakrętu to ja nie lubię. Co tam, jakieś iskry lecą? Co tam się dzieje? Dobra, doganiamy Vettela, próbujemy. Co tu się... takie kropeczki dziwne lecą. U nich też jest śnieg? U mnie za oknem też jest śnieg. Pogoda jest bardzo dziwaczna w tym roku znowu. Lato z wiosną i z zimą pomieszane. Giovinazzi ładnie tutaj Vettela przytrzymuje, ale czy ja będę w stanie Vettela dogonić? Vettel się bierze... A to Giovinazzi tak tutaj... No, Giovinazzi, dziękuję za pomoc, kolego. Ładnie to zrobiłeś. Jeszcze tu Giovinazziego sobie pykniemy. No nie no, spoko, dzięki Giovinazzi za pomoc. Jedno miejsce zyskaliśmy. Teraz tylko wyprzedzamy maruderów, którzy zostali sobie w boksie. No Ricardo to ja raczej nie dogonię. Jeśli mi się tak wydaje, że Ricardo to będzie lipa. No ale piąte miejsce. Że słuchajcie, z 14 na 5, ładnie, elegancko, na tym mi zależało, okrążenie 8, także powolutku jedziemy już do mety. Słabe były kwalifikacje, natomiast końcowe miejsca, no całkiem nie najgorsze, a w ogóle to jak tak oglądałem u siebie na kanale, to bardzo dużo wyświetleń wskoczyło na Diablo 2 Resurrection. To był taki akt trzeci poglądowo. Ja mam zamiar nagrać jeszcze akt czwarty, jak piąty poglądowo. To są takie jedne gameplaye, której 2 godziny. No dziękuję za te wyświetlenia, ale no więcej na pewno z Diablo poza aktem czwartym, piątym nie będzie, a kolejny akt czwarty nie wcześniej jak za pół roku, podejrzewam. Może być. To znaczy do aktywnego grania w Diablo na pewno w tym momencie, kiedy uporam się z Resident Evil 4 Remake, bo Resident Evil 4 Remake to jest u mnie priorytet w momencie do ogrywania, że... Sorry, winia tu. Jak to wygląda? No i co? No i Diablo. Diablo z powrotem. 2 akty poglądowo. F1. Koniec. Koniec wrzucania materiałów. Ten to chce oglądać, to tylko i wyłącznie potem recenzje na kanale Tak Sobie Gadam. I sporadycznie od czasu do czasu Tak Sobie Jem. Tam też wyświetlenia biją jak popierdolone na tym kanale. Ale no, tej szansy nie wykorzystam w żaden sposób. Nie ma u mnie systematyczności. A też nie jestem nastawiony na kanał Tak Sobie Jem, on nie jest moim kanałem priorytetowym. Ja tutaj nadal bardziej biję w gameplaye, to znaczy bardziej biję w gaming, o tak może powiem, bo gameplaye to już nie, ale bardziej w gaming. Więc tak to u mnie wygląda. My tutaj tego Ricardo, no nie ma szans, słabe sektory wywalimy. Nie ma baterii. Kończą mi się też części, wypadałoby te części też powymieniać znowu. Na świeżutkie komplety. Chcę zobaczyć, jakie są kolejne wyścigi. Ewentualnie jakieś wyścigi znowu poświęcić. Znaczy jeden wyścig by trzeba było poświęcić, żeby sobie powymieniać komponenty. Tam, gdzie teoretycznie najmniejsze szanse, tam by trzeba było te komponenty powymieniać. A nie wiem, co jest po Belgii.
Czas pokaże, co będzie po Belgien. Właśnie przypominam, moi drodzy, osoby, które wchodzą na Discorda. Wszystkie osoby wchodzące na Discorda, które wchodzą, nie mają aktywności, nie witają się w ogóle, nic nie piszą. One zostają wywalone. Pamiętajcie o tym. Nie zbieramy botów, nie zbieramy obserwatorów. Tylko i wyłącznie kogoś, kto coś wnosi i uczestniczy w tym Discordzie. Coś tam wrzuca, coś tam pisze. Także pamiętajcie, miejcie to na uwadze przy wbijaniu na Discord. I przedostatnie okrążenie. Sainz nas mocno goni. Ricardo ucieka. Leclerc na podium. Verstappen drugi. I Hamilton pierwszy. To jest to, o czym wspominałem. No, Hamilton będzie w tej końcówce sezonu bardzo mocarny, chociaż dostaliśmy chyba dwa wyścigi gratisowe od Hamiltona, w których miał DNF, jak dobrze pamiętam. Więc lepiej było dla nas, ale teraz już ciężej jest też zdobywać jakieś konkretniejsze punkty. Nie jest łatwo, niestety, tymi punktami. To jest smutne, to jest przykre. O tak. Najgorszy zakręt. Tutaj zawsze odkrętka wchodzi. To jest, kurde, przykre. Nie lubię tego zakrętu, ale Grand Prix Belgii samo w sobie spoko. No, miesiąc temu jeździliśmy na Spa ze Szpeniem w ATC. To była zabawa, nie powiem. Nawet. Zatem przyjemny, szybki tor. Myślałem, że będzie padać, ale jednak, że nie będzie padać. Najszybsze okrążenie Lewisa Hamiltona. Jeszcze Hamilton podkręca i jeden punkt będzie dla niego. A my tymczasem tutaj, słuchajcie, dojeżdżamy. Ricardo tam w ogóle Leclerca podgonił. A my zaczynamy ostatnie okrążenie. Nawet dwa sektory o dziwo zielone były, także nawet to nasze tempo nie jest takie tragiczne, ale musimy przycisnąć, gdyż tutaj Carlos Sainz grzeje jak opętany, żeby DRS-a nie miał. Chyba nie będzie miał, albo będzie miał. No ja nie mam baterii niestety, lul. Chyba jednak DRS-a miał. Ale za daleko, żeby mnie tutaj odgonić. Okej, okay. Okidoki. Carlos Sainz, my friend. Czyżby to na ostatnim okrążeniu doszło do walki z Sainzową? No nie godajcie takich rzeczy. Już niewiarygodne, że to się może wydarzyć. Chyba nie. Chyba nie. Będzie ten zakręt przejechany elegancko. Dobra. Dobra, tak ma być. Okej, okay. Okidoki, motherfucka. No i Sainzowa ładnie tam dociska. Próbuje jeszcze i będzie próbował. No ja tutaj te zakręty tak mało perfekcyjnie przejeżdżam. Słabe tempo, słabe sektory. Mamy trochę baterii, więc wykorzystajmy ją, bo Sainzowa nas tutaj będzie dociskał i prostej. Lewis Hamilton najszybszy, Lewis Hamilton zwycięzcą. No będzie ciężko konkurować z Hamiltonem. Oj, bez kitu będzie ciężko. No i co? Dojeżdżamy. UPKA. Nie najgorsze, piąte miejsce. Całkiem spoko. 14 na 5? Okej, okay, natomiast wiadomo. Gdyby w kwalifikacjach udawało się zdobywać lepsze miejsca, to lepsze miejsce byłoby też na koniec. They were able to keep their heads when everyone around them was losing theirs, and that's allowed them to get the best out of the car, to maximize the strategy, and to stay out of trouble. And I can see the drivers starting to approach the podium for the victory celebrations.
A real team victory today. Everybody played their part. Congratulations then to Mercedes, your race winners today. And now let's take a look at the driver standings. That lead at the top of the table has shrunk somewhat today. Let's focus on the driver of the day. Anthony Davidson, who do you pick? I have to give it to Joker. There was a lot going on all down the field. Joker, loca, mamoka. It's time to see how things are shaping up in the Constructors' Championship. Mercedes continue to extend their lead. And with that, we wrap up another weekend of motorsport. Dobra, moi drodzy, Hamilton pierwszy, Verstappen drugi, Ricardo trzeci, czwarty Leclerc, my na piątym, szósty Sainz, siódmy Vettel, ósmy Bottas, dziewiąty Perez, dziesiąty Albon. I teraz najważniejsze, ranking po dwóch wyścigach. No, dalej prowadzę, ale to jest już taka strata minimalna, że w kolejnym wyścigu Hamilton wskoczy na miejsce pierwsze. No, do 14 wyścigu się utrzymałem na pierwszym miejscu. 227 punktów, Hamilton 223 punkty, no i Valtteri Bottas 174. Bottas raczej nie będzie zagrożeniem, tak mi się wydaje przynajmniej. Vettel 150. Perez spadł z 6 na 7. No i klasyfikacja konstruktorów, no tutaj jest już pogrom, się robi. Mercedes 397 punktów. My tych punktów 313, 84 punkty straty, Ferrari 220, a raczej Ferrari nie ma szans. Tyle. Moi drodzy, dziękuję za oglądanie tej premiery. Wybaczcie, że musieliście czekać aż 2 tygodnie, ci, którzy to oglądają, na kolejne 2 wyścigi, ale no wiecie, gram teraz w remake'a Residenta 4, on jest dla mnie priorytetem. F1 schodzi na dalszy plan, to jest taka seria dodatkowa, poboczna, z przymrużeniem oka, a raczej z ukłonem jeszcze do osób, które ten kanał w jakimś tam stopniu oglądają, także sorry. Ciężko powiedzieć znowu, kiedy będzie kolejna premiera, może to być nawet i 2 tygodnie, to znaczy wyścig, na pewno nagram jeden odcinek po wyścigu w Australii, drugi tam jakoś też się uda, no zobaczymy. Uzbrójcie się w cierpliwość. Być może do 2 tygodni wyrobię się z kolejną premierą F1 2020. Tymczasem dziękuję za oglądanie. Odwiedzajcie kanał. Tak sobie gadam, bo tam materiały co jakiś czas wlatują. Jest spoko. Na razie.